ile zarabiacie. Wow. Dobra, chyba możemy powiedzieć, ile mamy na rękę. Połącz i uzyskaj najlepszy efekt. Przyleciała do nas paczuszka z Ameryki od Pawła Groma, ojca chrzestnego fitness YouTube w Polsce, i zaraz Saker odpakuje tą paczkę młotkiem, bo nie mamy nożyka. A jak tam jest lustro? Zobaczymy, co tam Paweł nam wysłał. To Hameryka, to wiesz. Nie wiem. Ramkę, coś w ramce. Tutaj jest, ja uważam, że jakiś sorożec. No sorożec jest na opakowaniu. Zaraz pokażemy. To sorożec wyskoczy. Tak to wygląda, nie? Paweł był przed nami na YouTubie. Myślę, że warto to dodać. I myślę, że ta początkowa faza kanału w dużej mierze możemy mu zawdzięczać, jak to wyglądało, bo on w sumie wyznaczył ten polecił nas. A mi Paweł powiedział, że to jest właśnie do tego naszego pokoju, w którym jesteśmy teraz. Pierdoli, on już to chciał wysłać za nim pokój, bo... Kurde, ile rzeczy. Uwaga, wyciągam pierwszy element. No co ty? No co wy pierdolicie? Ło! Mega! Dzika dostaliśmy. A to jest ten, taka głowa... Guziec. To jest taka głowa na ścianę, jak wypchany, nie? Poczekaj. Nie. Ja już wiem. Nie, kolego. Karton. Kurde. Bardzo kruchy element. Nie możesz... Bardzo kruchy element. Ściśnij, żeby nie wypadło nic. Garson! Tu jest nawet ostrzeżenie, żeby debil nie otwierał tego. Jest napisane, no. Dobra, zobacz. Zrobimy to po filmie, bo teraz nie zdążymy. Uważaj, bo to jest bardzo kruche. Jeżeli nie wiecie, o kim mówimy, link do kanału tego pana dajmy na dole. Do kanału. Za dużo lechrocha dzisiaj się uczyłem. Do kanału. Dawaj, Robur, widzę, że masz przygotowane pytanka. No ale rzeczywiście. Prawdopodobnie to jest 5 najpopularniejszych pytań z poprzedniego Q&A. Pierwsze pytanie. Mieliście kiedyś taką akcję, że ktoś z pracowników ukradł coś z waszej firmy? To ja mogę powiedzieć na świeżo, po pikniku dzików. Była taka przykra sytuacja, że jeden z wolontariuszy... Na początku były podejrzenia, że coś kradł, i nasza zaufana ekipa, która już współpracuje z nami od lat, takie podejrzenia miała. No i tutaj detektyw Hubert, którego serdecznie pozdrawiam, żeby się upewnić, że dana osoba kradnie nasze rzeczy, weszła na balkon, który znajduje się w górnej części hali, i schował się tak, że nie było go widać, i czekał 3 godziny, aż zdobędzie dowód. No i zgadnijcie, zdobył ten dowód i przyłapał kolegę, jak wsadzał do swojej kieszeni skarpetki. Masz wideo? Dajmy spokój z tym wideo. Tylko ciekawiłem się, bo ostatnio mieliśmy taką akcję, że w sklepie zostaliśmy okradzeni. I dobra, Rutkowski, daj mówić. Przepraszam. Okej, oczywiście się wybałeś, muszę teraz zebrać myśli, nie? Na czym ja skończyłem? Wyszliśmy na zewnątrz, okazało się, że ukradł nie tylko skarpetki, ale troszeczkę tych rzeczy się skumulowało przez jeszcze w trakcie pierwszego dnia pikniku. No bardzo niefajna sytuacja, taka osoba nigdy nie będzie już mile widziana u nas na pikniku. Każdy wolontariusz wie, kim ta osoba była, także nie dzwoniliśmy na policję, ale uznaliśmy, że to będzie wystarczająca duża nauczka, że po prostu on na tą halę nie wejdzie już, bo każdy wie, że no zachował się jak złodziej. No i mamy nadzieję, że to mu wystarczy, żeby zreflektował swoje zachowanie. Czy ktoś z pracowników ukradł? No to w sumie nie, bo z wolontariuszami mieliśmy umowę. Oni otrzymywali jakieś pakiety startowe, koszulki i tak dalej od nas, ale jednak to był wolontariat. Zdobywali doświadczenie u nas przy organizacji wydarzenia i tak naprawdę no, pracownik to nie był. No ale zobacz, młoda osoba mógł zagadać, słuchajcie, no nie mam pieniążków, potrzebuję kilku rzeczy. My jesteśmy takimi osobami, że na pewno byśmy się najlepsze dogadali. Jest to, najlepsze jest to, że już do Jarka prosił o rabat, i powiem ci, bo nie wiesz może o tym, że on dostał. Że on dostał jakieś rzeczy od nas i jeszcze dostał rabat na dalsze rzeczy, które chciał kupować. Ja i w ogóle wiesz, my sobie rozmawialiśmy o trójboju, o debiutach, i wiesz, a i później
Poszliśmy do przodu, czas poszedł do przodu i ja patrzę, o kurde, on w tym samym momencie, kiedy tak sobie gadaliśmy o trójboju, o tym wszystkim, to on gdzieś tam pomiędzy kradł nasze rzeczy, nie? Kolejne pytanie. Ile zarabiacie? Dobra, chyba możemy powiedzieć, ile mamy na rękę. Dawaj. No 45. Robur ma 45 na rękę. To było takie... Ale słuchaj. No dobra, ale na poważnie, ile zarabiacie? No, kanał miał się skupiać wokół firmy, w sumie, a nie o naszych prywatnych zarobkach. Także ja myślę, że możemy odpowiedzieć w ten sposób, że jest to po prostu niewielki procent z dochodów firmy. Zależy nam na rozwoju, inwestujemy pieniądze, mamy dużo projektów w planach, które właśnie wymagają dużych nakładów finansowych, więc z firmy staramy się brać jak najmniej. Tak jak w pierwszym filmie na tym kanale powiedziałem, że nie wyciągamy wszystkich zysków do naszej kieszeni, tylko dalej inwestujemy, a zabieramy powiedzmy szczyptę, sypnięcie, jak to na kuchni mówię. Półsypnięcia. No, dokładnie. Po ilu latach od założenia firmy zarobiliście pierwszy milion? Pierwszy milion to takie kultowe stwierdzenie. No i znowu odnosząc się do naszej firmy, to może będzie fajną ciekawostką dla widzów, że w tamtym roku mieliśmy taki przełom, że właśnie sprzedaż miesięczna wyniosła ten 1 milion, ten okrągły milion. Bardzo się cieszyliśmy, to był dla nas taki kamień milowy, też dążyliśmy do tego. Nieraz sobie mówiliśmy, że to byłoby nasze marzenie. Należy pamiętać, że to obrót jest, sprzedaż, tak. No i rok temu właśnie był taki przełom. Teraz już ten milion obrotu miesięcznie przeciętnie mamy. Jesteśmy z tego mega zadowoleni, że tak wszystko idzie do przodu. No i teraz co? Czekamy na 10 milionów, nie? Może jakiś przycisk dostaniemy. Platynowy, jak na YouTubie. Od ministra finansów. Tak. Ale to chyba nie rozdają. To nie jest tak, że ten milion zarabiasz i masz walizkę i sobie dotykasz. Nie widzisz tego miliona, bo tak jak powiedzieliśmy we wcześniejszym pytaniu, większość z tego, co zarobimy, cały czas wkładamy w rozwój firmy. Na tyle mamy pomysłów i planów, że naprawdę jest gdzie te pieniądze wydawać. No ale fajnie dzięki temu ta firma się rozwija. Myślę, że jakbyśmy myśleli krótkowzrocznie i jeździli zaraz zajebistymi furami i kupowali sobie wszystko, bo tam zarobiliśmy, bo mieliśmy dobry miesiąc czy dwa, to tak by to się fajnie nie potoczyło. A czy ty czasami Merolem nie jeździłeś ostatnio? Oczywiście, że jeździłem. McLarenem jakimś widziałem wczoraj? Też jeździłem. Nie musimy kontynuować tego tematu. Czy mieliście taką sytuację przez kłótnię, żeby zamknąć firmę? Pozdrówcie na filmie Wiśnie z Gliwic. Często się słyszy, że jak są spółki kilkuosobowe, to te firmy się rozpadają ze względu, że ludzie kłócą się o pieniądze i do tej pory ani razu nam się nie zdarzyła taka kłótnia. Myślę, że to jest spowodowane też tym, że jesteśmy z tego samego otoczenia, startowaliśmy z podobnego poziomu społecznego. Generalnie podejście do życia jest bardzo podobne, takie, no myślę, że z założenia nie mamy takich charakterów, żeby trwonić pieniądze, czy wydawać pieniądze. Po prostu nigdy nie mieliśmy ich tak jakoś bardzo dużo. Myślę, że normalnie. I dlatego je szanujemy też. Nie kłócimy się o nie. Ani razu. Ani przez tyle lat ani razu o pieniądze się nie pokłóciliśmy. Są kłótnie i to bardzo częste, ale na inne tematy związane, nie wiem, z jakimiś nowymi projektami, z pomysłami. No naprawdę, to tutaj się mega ścieramy, każdy ma troszkę jednak inny charakter, no ale podejście do firmy, tak do biznesu, no to myślę, że jest podobne bardzo u nas. No i znamy się od dziecka. Zager z Pączkiem chyba od którego roku życia się znacie? Ja nie pamiętam, kiedy was nie znałem. Ja chyba miałem 5 lat, jak przeprowadziłem się właśnie na wasze podwórko obok, no owce. Później poznaliśmy. Myślę, że dlatego się nie kłócimy i firma jeszcze nie padła. No i oczywiście nasz charakter, taki jaki mamy. Mamy podobną psychikę, jeśli chodzi o szeroko pojętą rozkminę świata i tego, co się na nim dzieje. No.
I też myślę, że te działania od początku, że ta firma powstała na zajawce i na zainteresowaniu, że pieniądze nam umożliwiają robić to, ale my to robimy właśnie, bo lubimy to robić i po prostu potrzebujemy pieniędzy, żeby to rozwijać. A no nie wiem, czy to zmienia wtedy sytuację w przypadku rozpadu firm, które powstają tylko dla kasy, nie? Gdzie nie ma tego drugiego dna, tego zainteresowania, hobby, które napędza tą firmę. Jestem w stanie sobie wyobrazić właśnie sytuację, gdzie my zakładamy spółkę czysto z pobudek finansowych. Ty wkładasz pieniądze, ja robimy jakiś projekt. Tutaj zależy nam na zysku, na pieniądzach z tego, nie? A my mamy totalnie inną sytuację. Zaczęliśmy to z zajawki, pieniądze przyszły później, no i nie ma tego problemu. Mhm. Tutaj ktoś napisał nawet, że wie, że kontrowersyjne, więc czytam ja. Jakie dochody ma wasza firma? Wiecie, jakie dochody ma nasza firma? Mhm. Żadnych. No właśnie. Podchody, ja chciałem powiedzieć, że dochody nie są duże. Podchody, to są podchody, je. Ale tak chyba działa ten świat. Nie. Tak jest ten system poukładany, że większość osób ma podchody. Mamy coraz więcej wydatków, a nie jest to coraz więcej dochodów, nie? Bo no, tak jak mówiliśmy na początku, w sumie to jest tu zupełnie jakby. Już odpowiadaliśmy na to. Inwestujemy, pieniądze idą po prostu na kolejne nasze projekty, pomysły, więc firma dochodów za dużych nie ma w tym momencie. Jesteśmy mega zadowoleni, że weszliśmy na te obroty rzędu milion miesięcznie. To był nasz wielki kamień milowy. No ale jakby zyski to nie jest ten milion, a nawet nie jest 10% z tego. Można dać przykład pikniku, bo był przed chwilą, że organizując takie wydarzenie, no to nie są jakieś zyski z tego, tylko tak naprawdę traktujemy to jako po prostu no, inwestycję, nie? Która jakoś tam tą społeczność naszą pielęgnuje. Więc to nie jest tak że też, że z tych wydarzeń mamy zysk, nie? Dużo, dużo nawet dokładamy i po prostu. No myślę, że warto to powiedzieć, z tego to wynika. Piknik Dzików ma taki charakter dla nas, no, że integrujemy się ze społecznością, spotykamy z widzami, a Piknik Dzików w ogóle nie ma jakby no tutaj sukcesu finansowego i w ogóle nie patrzymy na to pod tym kątem, więc cały czas są dla nas rzeczy takie bardzo ważne, których nie robimy tylko dla pieniędzy i mi się to bardzo podoba. I za rok na pewno też to zrobimy. Co nie zmienia faktu, że fajnie jest gdzieś szukać rozwiązania, żeby takie wydarzenie zarabiało, jeżeli jest taka możliwość. No teraz już spotykamy się po Pikniku Dzików i rozkminiamy, co można zrobić za rok, żeby to jeszcze bardziej nam wypaliło i żeby się udało jeszcze bardziej, więc pomysły są. Tak, tak, no bo jeżeli to wydarzenie będzie zarabiało, no to lepiej będą mieli wszyscy, od gości po zawodników, którzy będą dostawali większe nagrody pieniężne, więc no, będziemy dokładnie się zastanawiać, co tutaj robić, natomiast do tej pory, tak jak sobie powiedzieliśmy, to są koszty, nie? Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie analizę finansową Piknika Dzików. Bo nas ona zaskoczyła, wstępna, to myślę, że widzów też zaskoczy. No. To by było na tyle w tym Q&A. Oczywiście czekamy na pytania od was, które możecie zadawać pod tym filmem. Nasza kadra wybierze najlepsze pytania i widzimy się w kolejnym Q&A. Nasza kadra z tyłu. Tak, no i oczywiście pay-per-view na tym kanale też obowiązuje. A oczywiście, no. Także łapka w górę, subskrypcja i dziękujemy wam za pomoc. Lecimy dalej.